Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Czas na Rozmowę. Dziś moim i Państwa gościem jest burmistrz gminy i miasta Dobczyce Tomasz Suś, z którym porozmawiamy na tematy ważne i istotne dla mieszkańców gminy Dobczyce. Dzień dobry, panie burmistrzu, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. I tak sobie myślę, że końcówka roku to jest dobry czas na to, żeby podsumować, żeby wspomnieć, co dobrego się działo u was w gminie, ale poproszę pana o taką wycieczkę nieco dalej. Cofnijmy się w czasie, tak powiedzmy sobie, to było lato, jesień 2018 roku. Wtedy, kiedy jeszcze pan był wicestarostą powiatu myślenickiego i ten pomysł, chcę być burmistrzem, burmistrzem gminy, która jest bliska mojemu sercu. Skąd pomysł, jakie było pana dlaczego i o porównanie jednej i drugiej pracy poproszę. Bardzo dziękuję za to wspomnienie, niezwykle miłe dla mnie. 2018 rok, tak naprawdę to wszystko wcześniej się zaczęło, bo ja już w 2015 roku próbowałem swoich sił. Niestety wtedy, że tak powiem, ostatnim rzutem na taśmę przegrałem te wybory i społeczeństwo, mieszkańcy namawiali mnie, żebym znowu spróbował swoich sił w 2018 roku. Dlaczego Dobczyce? Oczywiście związany jestem z Dobczycami od dziecka. Ja pamiętam wszystkie przemiany, które miały miejsce na terenie mojego miasta, gdzie poszczególni moi poprzednicy wiele rzeczy zrealizowali, gdzie dzisiaj na pewno obecnej władzy mi, radnym, pracownikom jest dużo łatwiej, tak? Bo już mają pewne podwaliny. Dzisiaj to, co tworzymy, na pewno będzie też podwalinami dla kolejnych moich następców i tak to się ma odbywać. Porównanie. Jeżeli chodzi o porównanie, to no tutaj zakres rzeczywiście tego, co pracy, który miałem w powiecie, czyli szpital, głównie szkoły ponadpodstawowe, ochrona i promocja zdrowia, no to jak gdyby inne kierunki, tak? Ale w zasadzie w samorządzie chodzi o to samo. Trzeba patrzeć i zwracać uwagę na finanse, trzeba zwracać uwagę na potrzeby, trzeba szukać środków zewnętrznych, trzeba przede wszystkim komunikować się z mieszkańcami. Dzisiaj na pewno ten kontakt z mieszkańcami jest jeszcze większy, dlatego że mieszkańcy do burmistrza, wójta zawsze pukają z ulicy, wchodzą i albo mają pomysły, albo zwracają na coś uwagę, albo czasami po prostu powiedzą: dzień dobry, chcieliśmy tylko odwiedzić, wszystko jest ok, u pana wszystko ok. Także to jest troszeczkę inaczej jak w powiecie. W powiecie jest mniejszy kontakt, powiedziałbym, z mieszkańcami. Ale tutaj jest to doświadczenie samorządowca już wieloletnie i też tu pan burmistrz mówi o tej współpracy, bo z jednej strony faktycznie ludzi jest więcej, osób, które zgłaszają swoje pomysły, ale wy musicie realizować te pomysły. No i tutaj pytanie o tą współpracę na tym poziomie samorządowym, właściwie z samorządem wojewódzkim, właśnie z samorządem powiatowym, no i też współpraca z samorządowcami waszej gminy. Jak to się układa przez te ponad dwa lata? Minęło mi 10 lat, odkąd pełnię funkcję kierowniczą w samorządzie. 1 grudnia, pamiętam, 2010 roku objąłem funkcję wicestarosty. Więc w sumie to już 15 rok rozpocząłem swoje prace w samorządzie, jak tak sobie dobrze kojarzę. No, bez współpracy nie ma efektów. Dzisiaj współpraca, nie przynależności, znaczy nie każdy może przynależeć oczywiście do partii politycznej, natomiast dzisiaj współpraca ze wszystkimi ludźmi, którzy chcą nam pomóc, którzy chcą realizować pewne zadania. Dzisiaj współpraca i z powiatem, i z województwem małopolskim, to powinno być na najwyższym poziomie i tak sobie to dzisiaj oceniam. Myślę, że społeczeństwo dzisiaj jest troszeczkę znużone tym, że takie walki słowne, walki, że tak powiem, czy na ulicach, w cudzysłowie oczywiście, jakichś wielkich walk nie ma, ale gdzieś tam jakieś przepychanki są i słyszymy w mediach. Ale troszeczkę jestem znużony. Dzisiaj bardziej uważam, że powinniśmy się zająć przyziemnymi rzeczami, tego, czego potrzebują ludzie. I oczywiście przynależność partyjna jest ważna, jeżeli ktoś chce, natomiast ja osobiście jestem osobą bezpartyjną i uważam, że powinniśmy współpracować i robić wszystko, co w naszej mocy. Na razie to się udaje. Oczywiście zdarzają się pewne sytuacje, gdzie ludzie kontestują twoje poczynania, twoje działania. Nie wiem, z czego to czasami wynika, z tego, że się ktoś uważa za opozycję, czy że startował z innego komitetu, czy rzeczywiście ma jakieś uwagi. Na pewno nie rozumiem ludzi, którzy są cały czas nastawieni na nie, prawda? Że wszystko, co zrobisz, to jest nie. Albo wszystko trzeba jakoś okrasić jakimś komentarzem dziwnym, można lepiej. Ja wiem, ja naprawdę wiem i myślę, że ludzie też wiedzą, że można zawsze zrobić coś lepiej. Dokładnie, że jeszcze można więcej środków pozyskać, że jeszcze można być bardziej otwartym, że jeszcze więcej czasu można spędzać w różnych miejscach, na różnych uroczystościach, że może więcej się jeszcze uśmiechać do ludzi, ale
Tak naprawdę chciałbym, żeby ta szczerość i prawda była oddawana, bo jak patrzę i analizuję sobie nieraz w mediach społecznościowych, które, że tak powiem, wiadomo, że od samego początku, kiedy zostałem burmistrzem, gdzieś tam próbują mnie kontestować, albo osoby, które były związane z innym komitetem, też próbują komentarze jakieś przedstawiać. No wszystko fajnie, proszę mi wierzyć, że ja też nie jestem na tyle nieświadomy tego, co się dzieje, kto co wypisuje. Natomiast prosiłbym i chciałbym, żeby to jednak było też sprzedawana informacja dobra, pozytywna, czyli które miejsce w rankingu mamy, co się udało zrobić, zrealizować, a tak czasami odnoszę wrażenie, że dla co niektórych ważne jest tylko to, co było przed listopadem 2018 roku. To my jeszcze do tego tematu przejdziemy i na pewno będę chciała dopytać właśnie o te inwestycje, o te wyzwania, z którymi burmistrz się zmierzył. Ale zanim właśnie do tego, to tu mówimy o współpracy z ludźmi, ale też mówimy właśnie o współpracy na poziomie wojewódzkim, bo przecież środki do gminy Dobczyce płyną w ramach różnych projektów. Tak. I tu już trzeba też się odnaleźć w tych relacjach właśnie z województwem. Jak to wygląda? Jak sobie radzicie na tej płaszczyźnie? Znaczy, chcę powiedzieć, że tutaj jak najbardziej pozytywnie i czasami mówienie, że przedstawiciele tej opcji politycznej tutaj są negatywni, ja do tego tak nie podchodzę. Ja zawsze widzę w drugim człowieku kogoś, który chce pomóc, skoro pełni funkcję ważną, jest marszałkiem, jest starostą, to rozumiem, że on chce, żeby się rozwijać, przecież na miły Bóg. Kiedy pełnię funkcję samorządową, to dla mnie to jest ważne, żebym coś pozostawił po sobie, żeby ludzie, którzy ze mną współpracowali, mnie dobrze wspominali. Więc co ja mam komuś na złość robić, no to by było zupełnie bezsensowne. I tak też utożsamiam tych przedstawicieli województwa, czy pana wojewodę, czy pana marszałka, czy pana starostę, czy kolegów samorządowców z terenu gminy, z terenu powiatu mysieńskiego, czy innych. Jak najbardziej chcę z nimi współpracować i myślę, że ta współpraca jest z ich stron również bardzo pozytywna. Oczywiście, że gdzieś tam jakaś rywalizacja się pojawia, że każdy chce mieć jakieś swoje pomysły, że ja wdrożę to, kolega wdroży to i tak dalej, ale to jak gdyby motywuje tylko do dalszej pracy i to, co powtarzam, tak powinniśmy do tego dzisiaj podchodzić i nie narzekam ani na to, jakie środki pozyskujemy, ile pozyskaliśmy. A ktoś tam czasami wylicza, ile to było wcześniej, a co teraz się udało zrobić. Przyjdzie taki czas, że pokażę, ile środków się udało zrealizować. Trzeba mieć na to jeszcze wkład własny. Przy tych projektach, które są obecnie realizowane, gdyby zaszłościowo, czyli to, co jeszcze poprzednicy tutaj przygotowywali, no to mnóstwo wysiłku kosztowało nas to, żeby pozyskać kolejne środki, choćby na szkołę w Dziekanowicach 3,5 miliona, starczy ponad 4 miliony. Otrzymaliśmy na kolejne środki na 1,8 mln na środowiskowy dom samopomocy. Uzyskaliśmy dużo środków również na drogę, ponad 2 miliony na drogę w Funduszu Dróg Samorządowych, to jest w Rudniku. Otrzymaliśmy środki na modernizację Orlika, na modernizację boiska przy szkole w Kornatce. Otrzymywaliśmy środki na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej, choćby ścieżka przy ulicy Myślenickiej. Proszę Państwa, to jest wiele milionów, które udało się nam w ostatnim czasie pozyskać, oprócz tego, co realizujemy, więc jak gdyby pokazuje to pokrótce, że nie śpimy, pracujemy, ciężko pracujemy, ale też współpraca z instytucjami zewnętrznymi, samorządami. Ale w tym momencie właściwie to pan burmistrz przeszedł do tego inwestowania. No, plac budowy w Dobczycach bezsprzecznie jest. Wizytówka Dobczyc-Zamek zmienia swoje oblicze, ale nie tylko. I jakby pan burmistrz zechciał podsumować, może ten rok, może te dwa lata, takie najważniejsze rzeczy, które zdołaliście zrealizować, a są dla was takim kamieniem milowym, no bo tych inwestycji było naprawdę sporo. Tak, nie ulega wątpliwości, że te projekty dotyczące zagospodarowania otoczenia zbiornika były bardzo ważne. Tak? I tutaj rzeczywiście podnoszą one wartość miasta, gminy, czy park miejski, czy to, co dzieje się wokół zamku dzisiaj, czyli budowa kładki pieszo-rowerowej, czy budowa, odbudowa, renowacja murów miejskich, uczytelnienie, które dzisiaj nam sprawiło trochę, też, znaczy pojawiło się trochę niespodzianek, tak? W postaci tego, że archeolog odkrył niespodzianki, które na pewno są również dla nas bardzo dużą wartością, konsultowane cały czas z Małopolskim Konserwatorem Zabytków, co tam zrealizować, jak to ma być i tak dalej. To te trzy projekty, oczywiście środowiskowy dom samopomocy z odbudowaną hiraną, zmodernizowaną całkowicie z tym dachem, kiedy jest powrót do historii, ale też środki praktycznie w 90% ponad zewnętrzne,
kiedy ludzie starsi będą mogli się tam spotykać. W zasadzie to pan wojewoda znowu dał nam zielone światło na to, żeby prowadzić te zajęcia tylko w mniejszych grupach, zdaje się, po 5 osób. Kiedy nastąpiły modernizacje dróg, modernizacje sieci, przecież oczyszczalnia, ale kwestie związane także z takimi drobnymi sprawami, które ludzie oczekują, czyli przekwalifikowanie gruntów, regulacja gruntów. Proszę Państwa, to jest taka zaległość, że naprawdę czasami człowiek jak siądzie i zobaczy, jakie zaległości są, ludzie przychodzą i mówią: panie burmistrzu, bo trzeba drogę wyremontować. No jak ja mam wyremontować drogę, jak jest nieuregulowana? I czasami się dziwię, że takie drogi, które powinny być już uregulowane, nie zostały uregulowane. No i cóż mam na to powiedzieć? Zakasać rękawy i pracować, i tak pracujemy ze swoim zespołem, żeby tą regulację realizować. Ja wiem, że takich rzeczy nie widać na zewnątrz, że to nie są może jakieś PR-owskie bardzo elementy, które się potem sprzedają, ale dla ludzi niezwykle istotne i ważne. I dla mnie dzisiaj jest ważne to, żeby ludziom w drobnych rzeczach też pomagać, w remoncie drobnych dróg, modernizacji, które są oczywiście regulowane przez nas. Ważna jest kanalizacja, przed nami kolejne zadania, rozszerzenie w Stojowicach. Mam nadzieję, że niebawem będzie ogłoszony przetarg na kanalizację. Kolejny etap to jest kwestia związana z kanalizacją takich miejscowości jak Gniezdów, Skrzynka. Wreszcie dojdźmy do tej Stadnik i do Kędzierzynki. Nie? Niech nie pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje, że pozwolenie na budowę w Kędzierzynce już jest. No dobrze, no ale co ta Kędzierzynka? Wybudujemy w Kędzierzynce. Gdzie tą kanalizację spuścimy? Do rowów w Stadnikach, przepraszam? No zacznijmy to po Bożemu budować, od samego początku, do oczyszczalni. Ja wiem, że Gniezdów nie jest jedną z najmniejszych miejsc, najmniejszą miejscowością naszej gminy, ale musimy to rozpocząć, zrobić tak, jak to czasami jeszcze świętej pamięci nasz przyjaciel, przynajmniej mój, pewnie Państwa też, Stanisław Cichoń, mówił: po Bożemu. Więc od oczyszczalni wolnymi krokami. To oczywiście duży wydatek. Oczekujemy teraz na kolejne pieniądze i na kolejne środki z programu PROW. To jest modernizacja sieci wodociągowej, przynajmniej pierwszego etapu na terenie Sieraków, Dziekanowice, Rudnik, ale tam musimy etapować to. Oczywiście, bo to jest tylko jedna druga, zdaje się, z tego zakresu. To też będą kolejne miliony wydane dla mieszkańców. Wiele takich kwestii związanych na przykład z programem drogowym. To było dla mnie priorytetem, żeby program drogowy się pojawił w gminie Dobrzyce. To troszeczkę takie skopiowane z powiatu, ale jakże sprawdzone. Kiedy mieszkańcy już wiedzą, radni również wiedzą, które drogi zostały wpisane do programu drogowego, co będzie realizowane, co burmistrz gwarantuje. Mogą już mieszkańcom powiedzieć, to w ciągu 3-4 lat zostanie zrealizowane. Oni już o tym wiedzą, tak? To są takie ważne dla nas elementy. Cały czas stawiam na promocję tej gminy, na to, żeby o niej było mocno, głośno i słychać. Na początku tego roku otrzymaliśmy świetne wyróżnienie Wektory Małopolski. Przez lata tego gmina nie otrzymywała, czyli współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jest to niezwykle dla mnie miłe, bo po tym roku takiej trudnej pracy 2019, gdzie trzeba wejść, poukładać drużynę, dogadać się z drużyną i tak dalej urzędową, no udało się tutaj te Wektory Małopolskie trzecie miejsce zająć, tak? Teraz się okazuje po najnowszym rankingu, że jesteśmy liderem, można powiedzieć, powiatu myślenickiego, jesteśmy jedyni w ciągu 25 samorządów w województwie małopolskim na 160 parę gmin. Zajęliśmy 7 miejsce, najwyższe, tak? Jedyna gmina w tej 25 wyróżnia nas z terenu powiatu myślenickiego. Ranking MISTI, bardzo prestiżowy, uważam, lokalnie i pokazujący, że idziemy w dobrą stronę. Otrzymaliśmy tytuł Eco Hero Małopolski, to jest związany z ekologią. To jest też ranking, który przedstawiciele, ważni przedstawiciele i Małopolski, ale także województwa małopolskiego, ale także i ekolodzy czy profesorowie, którzy zasiadali, czy redaktorzy, udało się to otrzymać i jesteśmy najlepszą gminą w tej kategorii gmin 15-30 tysięcy. To jest wielka rzecz, bo z nami się liczą w Małopolsce, z nami chcą rozmawiać, z nami konsultują wiele rzeczy samorządowcy czy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. I to jest bez wątpienia bardzo ważne, kiedy zadzwonią do Ciebie ważne osoby z Małopolski, czy nawet z Polski, jak dzwonią i pytają, jaka jest opinia, jak Wy to robicie, jak to się Wam udaje, tak?
To właściwie mówi, ja tutaj wejdę w słowo, o tym, że macie potencjał ogromny i stara się burmistrz właśnie ze swoją drużyną robić to jak najlepiej. Ale co sprawiło największą trudność? Co było takie, że właśnie jest to poczucie, że to jeszcze jest niedokończone, że trzeba to zrobić, albo nie idzie tak, jakbyśmy chcieli? Są takie sprawy? Jest taka sprawa? Oczywiście, że takich spraw jest mnóstwo. Dzisiaj na pewno koronawirus, epidemia dała nam się we znaki, gdzie pracownicy są wściekli, że muszą hybrydowo pracować w systemie hybrydowym. Pracownicy chcą chodzić do pracy przez 8 godzin i jestem im bardzo za to wdzięczny, że tak do tego podchodzą. Wręcz zwracają mi uwagę, że chcieliby dłużej pracować, żebyśmy zmienili ten system. No nie mogę doprowadzić do tego, dlatego że za chwilę, nie daj Boże, stanie się taka sytuacja, że będą musieli korzystać mieszkańcy z innego urzędu. Ale tutaj myślę, że sobie jakoś radzimy. Problemów było dużo. Epidemia to jest problem numer jeden, z którym się wszystkie samorządy borykają, a problemem numer dwa, który no ciągnie się od praktycznie pierwszego dnia, kiedy pojawiłem się w Urzędzie Gminy, to jest problem śmieci, tematem związanego ze śmieciami. Proszę Państwa, problem śmieciowy dotyczy całej Polski. Myślę, że Pani redaktor też doskonale śledzi tą sytuację i widzi, co się dzieje. Podwyżki śmieci drastyczne. Ja myślę, że państwo polskie musi się tym tematem bardzo zająć, bo my samorządowcy, że tak powiem w cudzysłowie, obrywamy po uszach za to, co się dzieje na rynku śmieciowym. Walka jest nieprawdopodobna. To, że burmistrz, wójt podniesie stawkę za śmieci, to nie oznacza, że on może zrobić za to drogę i tak dalej. Nie, nie może, bo go sprawdzają, kontrolują. On to wszystko, wszystkie środki, które ma cudzamen zebrane, musi przeznaczyć na gospodarkę śmieciową. Ba, wielokrotnie nawet bierzemy na swoje barki wiele elementów właśnie z tej gospodarki śmieciowej, żeby właśnie mieszkańców tutaj odciążyć, wspomóc, tak? I tak trochę rozumiem mieszkańców, że te stawki na śmieci idą do góry, ale ja też je płacę, ja też muszę zapłacić, ja też bym wolał, żeby mi parę groszy zostało więcej w kieszeni, tak? Ale kiedy słyszę w poszczególnych gminach powiatu myślenickiego, kiedy rozmawiam z wójtami burmistrzami, no wczoraj czy przedwczoraj przesłano mi informację, że na przykład stawka za śmieci, nie wiem, w Wieliczce to jest 30 zł do osoby, u nas jest planowane mniej. Więc no, są i stawki po 35 zł tutaj w nieodległych miejscowościach. To jest trudny temat, mam nadzieję, że w końcu ktoś się za niego solidnie zabierze. Pewnie mieszkańcy gminy, miasta Dobczyce również taką nadzieję żywią. A tu jest taki moment dobry, żeby właśnie od tych opłat przejść do tego budżetu i planów na 2021 rok, bo choć rok, jak pan burmistrz wspomniał, nie wiemy jaki do końca będzie, to przecież gmina funkcjonuje i ma pewne plany. Co planujecie na ten najbliższy rok? Czego mogą spodziewać się mieszkańcy właśnie gminy? Zdecydowałem i zasugerowałem Radzie Miejskiej żadnych podwyżki, żadnych kwestii związanych z podatkami. Absolutnie. Musimy tutaj myśleć o przedsiębiorcach, musimy myśleć o mieszkańcach. Nie możemy im serwować tej podwyżki podatków i mówię o tym, co decyduje gmina dzisiaj, o tym, co decydują radni. I radni jak najbardziej ostatnio to, aż tak to powiem, zaakceptowali. Co do kwestii inwestycyjnych, to tak myślę, że z takim fajnym akcentem będziemy wchodzić przełom tego roku, bo od wczoraj, jak to w Królewskim Mieście powinno być, z wieży środowiskowego domu samopomocy, z tej nowo wbudowanej wieży tego zabytkowego budynku rozbrzmiewa hejnał Dobczyc i tak będzie codziennie od godziny 12. Także to taka nowość i fajna rzecz, która od 1 grudnia będzie odgrywana z wieży i to tak optymistycznie, bo i przed świętami, ale też chciałbym, żeby mieszkańcy poznali ten hejnał Dobczyc i żeby poczuli się jak rzeczywiście mieszkańcy Królewskiego Miasta Dobczyce. To taki lekki, że tak powiem, ale bardzo przyjemny, myślę, i korzystna zmiana dla centrum miasta, dla Dobczyc. Jeżeli chodzi o inwestycje, to tutaj niewątpliwie będziemy chcieli finalizować kwestie związane z murami, uczytelnieniem, będziemy chcieli sfinalizować temat związany z kładką, na którą było wiele problemów. Ja myślę, że tutaj tylko nasz upór i mój, pani burmistrz, głównie Edyty Podmok, która jest nie lada fachowcem, również w kwestiach związanych z inwestycjami i realizacją tych zadań. Myślę, że tutaj Dobczyce też również wzbogaciły się o fachowca, który też przyszedł z zewnątrz. To jest temat związany z tym, że ta kładka mogłaby w ogóle nie powstać, tak mi się wydaje. Dlatego, że przez rok pracowaliśmy nad tym, aby tutaj porozumieć się z Wodami Polskimi. I dzisiaj powiedziałem wprost, że tak naprawdę możemy sobie z podniesioną głową do góry to powiedzieć, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty, żeby ta kładka powstała w ogóle, bo to, że środki były przyznane, to, że projekt był zrealizowany, to jest raz.
Zresztą chcę podkreślić, że wszyscy, którzy wtedy złożyli zagospodarowanie zbiorników, otrzymali te środki, bo puli było na tyle wystarczająco, że każdy projekt w zasadzie wchodził, więc to nie było tak, że była jakaś rywalizacja wielka, tylko każdy środki otrzymał. Samorząd, który składał na zagospodarowanie zbiorników, nie tylko do Pryckiego, ale i innych. I dzisiaj te środki musielibyśmy zwracać, ale na szczęście po wielu pracach, po wielu rozmowach, po wielu dialogach udało się przy pomocy, że tak powiem, właśnie wsparciu dla wykonawców udało się tą kładkę i jesteśmy na ostatnim finale. To są jak gdyby dwie rzeczy. Trzecia rzecz to jest bez wątpienia kontynuacja programu drogowego, realizacja zakresu dróg, korzystanie ze środków zewnętrznych, oczywiście mówimy o FOGR-ze, mówimy o FDS-ie. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała z powodziówkami, dlatego że powódź nas jednak dotknęła i to bardzo, bardzo mocno. Oprócz tej pandemii, epidemii, oprócz śmieci, no powódź w tym roku dała nam się we znaki bardzo mocno. Ja Państwu powiem szczerze, że my byliśmy największym placem budowy w powiecie na 100%, jestem przekonany o tym. Na tylu frontach pracowaliśmy. Do tego dochodzą dwie powodzie, do tego dochodzi epidemia. Były takie momenty, że burmistrz miał już dosyć. Ja myślałem, że wyjdę z tego urzędu i chcę po prostu stąd wyjechać na 2 dni, ale nie mogę zostawić mieszkańców, nie mogę zostawić pracowników, którzy ze mną współpracują i chcą osiągać dobre wyniki, radnych, Rady Miejskiej, tych, którzy bliżej ze mną współpracują, bo są też takie osoby, które no, do tej pory nie pojawiły się u mnie w gabinecie i nie mają swoich propozycji co do realizacji zadania. To, że pojawiają się informacje na sesjach, to jak najbardziej, czy to interpelacje, ale ja bym sobie życzył, żeby jednak czasami radni się pojawili, żebyśmy sobie porozmawiali przy herbacie o tych różnych tematach. W gminie niestety nie wszyscy się do tego, że tak powiem, skłonili. Czy się skłonią, to zobaczymy. To jeszcze jest czas przed nimi. No i oczywiście kwestia, to co powiedziałem, sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja to będzie dla nas duże wyzwanie, kwestia właśnie niezdów, skrzynka. Mam nadzieję, że to w końcu zakończymy pozytywnie tą papierologię i podpiszemy te wszystkie umowy, rozstrzygniemy przetarg i to samo, jeżeli chodzi do stojowic. Plany są, a ja dla wszystkich Państwa, którzy mają jakiś niedosyt, jeżeli chodzi o inwestycje w Dobczycach, odsyłamy do naszych filmów, w których burmistrz więcej mówi na temat tego, co się działo przecież, bo te filmy sukcesywnie, pomimo trudnego czasu, były realizowane, tak jak były realizowane inwestycje. Także zapraszamy serdecznie do obejrzenia tych filmów. A tak już na zakończenie, byliśmy w przeszłości, w teraźniejszości i w tej przyszłości też. A jakby tam, tak sobie Pan Burmistrz pomyślał, miasto, znaczy gmina bardziej, miasto albo gmina i miasto Dobczyce, moimi oczami, jakie ma być? Jak ta strategia z tymi wszystkimi inwestycjami wpisuje się w moje wyobrażenie o przyszłej gminie? Jak to ma wyglądać? Znaczy na pewno chciałbym, żeby te obiekty, które są gdzieś naszymi wartościami od wielu, wielu lat, bo to jest, żeby również się zmieniały. Czyli to dotyczy kwestii związanej nawet z centrum miasta, gdzie jest przedszkole numer 1, gdzie jest szkoła podstawowa numer 1. To są obiekty, o których troszeczkę w mojej ocenie zapomniano, tak przynajmniej o tym, jak w jakich komfortowych warunkach wizualnie mają się dzieci uczyć. To też chcemy realizować, przynajmniej etapowo, to w przyszłym roku, 2021. Bo też otrzymaliśmy środki, warto podkreślić, z Urzędu Marszałkowskiego jako dwie gminy w powiecie miesięckim wspólnie z gminą Sułkowice na modernizację i realizację, modernizację obiektów, ale i również realizację tego zadania. Jakie chciałbym, żeby były Dobczyce? Dobczyce muszą zadbać o to, co było ich wartością, taką wizualną, czyli właśnie te budynki. To, co zrobiliśmy z budynkiem dawnej Hirany, musimy pomyśleć o tym, żeby w przyszłości zmodernizować i całe centrum miasta, żeby tu ten rynek uległ rewitalizacji. Oczywiście na to obecnie środków nie ma, bo kończy się perspektywa. Ludzie czasami myślą, że to już środki pozyskamy, już będziemy mogli zrealizować. No niestety nie. Myślę, że zarówno samo centrum, to serce miasta musi ulec zmianie, bo są pewne miejsca niedostosowane, co słyszeliśmy jeszcze zanim byłem burmistrzem. Kwestia związana z awanturą, w cudzysłowie można by tak było nazwać, o miejsca parkingowe w samym centrum miasta. Dzisiaj już miejsca parkingowe się pojawiły przy ulicy Podgórskiej, więc myślę, że rynek na pewno musi być piękniejszy. Czy się uda go zrewitalizować w tej kadencji? Teraz, kiedy jestem, myślę, że będzie to trudne. Musiałby się środki zewnętrzne pojawić, ale na pewno to jest temat na przyszłe lata, najbliższe. Na pewno zamek i otoczenie zamku dobrze by było, żeby było realizowane. Te blachy na zamku, to zadaszenie, no nieładnie to wygląda. No tutaj to królewszczyzna musi się prezentować. No i
Co jeszcze? No chciałbym, żeby infrastruktura drogowa uległa polepszeniu, bo rzeczywiście te drogi, niektóre gminne są po prostu w opłakanym stanie. Chciałbym, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, przede wszystkim w części, bo wszystkich tak nie zadowolę, jestem, zdaję sobie z tego sprawę, w zakresie właśnie tego, żeby mieli podstawowe rzeczy, droga, woda czy kanalizacja, żebyśmy tutaj szli z tym tematem do przodu. No i oczywiście to, co wyprawiają, w cudzysłowie oczywiście mówię, mieszkańcy, jacy oni są, jacy są aktywni, co oni, jak oni motywują człowieka. Będąc wicestarostą, to co pani redaktor na samym początku mi zadała pytanie i porównując dzisiaj, to mogę śmiało powiedzieć, że są na pewno liderami, nie mówię to tylko z sympatii do Dobczyc, ale są liderami, jeżeli chodzi o pomysły. Ja przyglądałem się wszystkim miejscowościom, gminom, nikomu nic nie ujmując, bo oczywiście są te sztandarowe, piękne imprezy, które gminy poszczególne organizują, ale jeżeli chodzi o zapał, zaangażowanie, ileś pomysłów, to proszę mi wierzyć, że ja oprócz inwestycji mógłbym tylko imprezy same robić w Dobczycach, bo tak jest zapał mieszkańców do tych ciekawych rzeczy. Społeczeństwo Dobczyc jest niezwykle wymagające, ale też potrafi docenić. I to, że ktoś czasami coś napisze, czy uszczypliwego, czy na portalach społecznościowych i tak dalej, mieszkańcy dobrze potrafią rozszyfrować każdego z nas. Szczególnie przyglądają się tak zwanym ptokom, którzy przylatują do nas, zamieszkują gdzieś przyjeżdżają z innych miejscowości, przyglądają się, co to są za osoby. No i na pewno oczekują od nich też czegoś nowego wdrożenia w nasze miasto. W takim razie to już na koniec. Dziękując serdecznie za rozmowę. Jakby jednej rzeczy pan miał życzyć mieszkańcom Dobczyc, ale nie tylko, może tak ogólnie wszystkim. Jednej rzeczy na 2021 rok, to czego pan by życzył? Myślę, że przede wszystkim zdrowia, spokoju i tego spokoju, bo dzisiaj bez wątpienia lęk mieszkańców jest obawa przed tym, co się będzie działo, bo tracą pracę, nie wiadomo co z tymi szczepionkami, kto się będzie chciał zaszczepić, kto się nie będzie chciał, jaka będzie skuteczność i tak dalej. Tej sytuacji, której mamy, myślę, że jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni. Mamy tego dosyć i dzisiaj chciałbym, żeby wszyscy mieli spokój i taką radość w swoich oczach. I więcej takiej życzliwości z człowieka do człowieka, żeby widzieć w drugim człowieka. Za dzisiejszą rozmowę serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia. Dziękuję.